świętowanie. Baśniowe Mikołajki rozpoczęte. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, witam Waszych opiekunów. Jest nam niezmiernie miło, że zechcieliście przyjąć nie nasze zaproszenie, ale zaproszenie świętego Mikołaja. Święty Mikołaj napisał do mnie maila, że bardzo by się chciał z Wami spotkać. I dzisiaj właśnie będziemy na niego oczekiwać. Wierzę, że zjawi się na 100%. Chciałabym Wam przedstawić pomocników tego świętego Mikołaja. Ja się nazywam Grażyna, czasami jestem tutaj dyrektorem. To jest pani Małgosia, która jest kierownikiem filii dla dzieci. To jest pani Ela, która będzie dzisiaj pomocnikiem świętego Mikołaja i pani Marta, która też pomaga. Tam siedzi pani Ania, która rejestruje wszystkich, żeby Mikołaj wiedział, ile przygotować paczek dla wszystkich. Pani Maria będzie nas fotografować, robić nam zdjęcia i jest z nami też pan Mirosław Piasko, który umieści wszystko w Kronice Radzyńskiej. Bardzo ważne. Więc zapraszam do zabawy. Cieszę się bardzo, że wszyscy śledzicie naszą stronę internetową, naszego Facebooka i w tak szybki sposób nasza lista na naszą imprezę tak szybko się zapełniła. A teraz poproszę pomocnika Mikołaja o przeczytanie wiersza. Prosimy pani Elu, posłuchajcie uważnie. Przeczytam Państwu wiersz Doroty Gellner pod tytułem Orszak Mikołajowy. Polem srebrzystym, polem zimowym wędruje orszak mikołajowy. Najpierw aniołki idą parami, niosą koszyki, z czym? Z prezentami. Potem Mikołaj poważnie kroczy, wśród zmarszczek błyszczą niebieskie oczy. Mikołaj także ma mnóstwo paczek, a lud na rzece, o mój, świeci jak lustro. Za Mikołajem w śnieżnej zamieci idą choinki, dokąd? Do dzieci. Wędruje orszak dalej i dalej, a dzieci w domach nie śpią dziś wcale. Dziękuję bardzo. Będziemy na razie czekać na świętego Mikołaja, bo jeszcze do nas nie dojechał. A teraz zaprosimy Was wszystkich do wspólnej zabawy. Czyli robimy piękne kółeczko. Zapraszamy się do kółeczka. Wszystkich zapraszamy. I opiekunów, i dzieci. Dzień dobry.
Lenia. Kto wie, jak Mikołaj wygląda? Lenia. Jak Mikołaj wygląda? Jalo czerwono. Na głowie ma jaką czerwoną. Mikołaju! 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 Mikołaju!
Thank you.
Zacznijmy! Kratiuk, Miejska Biblioteka Publiczna imienia Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim. Baśniowe Mikołajki to pierwszy raz organizowane wydarzenie w naszej bibliotece, natomiast jest jak gdyby częścią serii baśniowych wydarzeń, które robimy cyklicznie. Mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie cieszy się dużym powodzeniem. Zaprosiliśmy 40 dzieci wraz z opiekunami i widzimy, że dzieci się świetnie bawią, że rodzice się integrują i właśnie o to nam chodzi, żeby biblioteka przyciągała różne osoby w różnym wieku, żeby oni w przyszłości mogli zostać naszymi czytelnikami.